Dobrze, 22:03, więc myślę, że zaczniemy relację na żywo. Emil z tej strony. Dzisiejszy temat, na który porozmawiamy, dotyczy transseksualności, czyli proces korekty płci w praktyce, jak to faktycznie wygląda w naszym kraju. I dlaczego tak bardzo niesprawiedliwe jest porównywanie osób, które przechodzą korektę płci? Bardzo niesprawiedliwe porównywanie do tożsamości, a ja się czuję Napoleonem, a ja się czuję helikopterem bojowym. Gdyż faktycznie tak to nie działa. Więc na początek krótkie ogłoszenia techniczne. Dzisiaj nagrywam się na kamerę zewnętrzną, więc zapis relacji na żywo zostanie umieszczony najprawdopodobniej jutro na moim kanale YouTube'owym EmiLEmi. Z ogłoszeń technicznych cały czas rozwijam temat transseksualności lub interseksualności małymi krokami, od ogółu do szczegółu. Około 10 października pojawił się live dotyczący transseksualności, ogólne kwestie, korekty płci. Dzisiaj będę go doprecyzowywać i omówię, jak kwestia korekty płci wygląda w praktyce. Witaj, Bartku. Po malutku zaczynamy relację na żywo. Więc jeszcze raz powtórzę dzisiejszy temat: korekta płci w praktyce i dlaczego niesprawiedliwe jest nazywanie osób, które przechodzą korektę, tak zwanymi Napoleonami, że ktoś czuje się Napoleonem, czy ktoś czuje się helikopterem bojowym, gdyż tak to faktycznie nie działa. Dobrze, myślę, że zaczniemy już oficjalnie. Pierwsza kwestia, która dotyczy procesu korekty płci w naszym kraju, dotyczy ogólnie lekarzy, diagnostów. Czy dotyczy ogólnie diagnostów? W moim październikowym live zwrócono mi uwagę na nieprecyzyjne słownictwo, niedoprecyzowanie. Postaram się w tej relacji na żywo unikać niedoprecyzowania. Więc ogólnie diagnostów, dlatego że fakt, na przykład psycholog nie jest lekarzem, jest ogólnie diagnostą. Więc proces korekty płci u nas najpewniej zacząłby się od procesu ogólnie diagnostycznego pod kątem diagnosty psychologa. U nas jest mało lekarzy specjalistów, którzy faktycznie bardzo dobrze znają temat. Są to nieliczni lekarze i niestety bardzo łatwo trafić na ogólnie diagnostę, który będzie miał małe pojęcie w temacie transseksualności, małe pojęcie w temacie korekty płci, więc można bardzo źle trafić. Grzegorz Żak oraz grupa innych chętnych osób, między innymi ze mną włącznie, opracowaliśmy mapę, na której zawarliśmy wiarygodnych lekarzy, czy ogólnie wiarygodnych diagnostów w naszym kraju oraz organizacje, które zajmują się pomaganiem na rzecz osób transpłciowych, transseksualnych. Więc zanim się rozpocznie proces korekty, warto wyszukać sobie mapkę Grzegorza Żaka i wyszukać tam w swoim mieście, czy najbliżej, w mieście najbliżej oddalonym,
diagnostyk, który zacząłby proces korekty płci. Więc jak już mi się udało powiedzieć, najlepiej zacząć od diagnosty psychologa. Zwykle jest to kilka spotkań, różnie, czasem są bardzo, bardzo blisko jedno drugie od siebie, czasem są rozciągnięte od siebie kilka miesięcy, jedno od drugiego oddalone, to jest bardzo różnie, bardzo zależy od diagnosty psychologa, jak będą ustawione sesje diagnostyczne. Jednemu psychologowi będzie zależało na obserwacji osoby transseksualnej, która zaczyna proces korekty płci. U innego diagnosty będzie przebiegało to dużo szybciej, zależy już od konkretnie samego psychologa. Później, po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologicznej, należy zwrócić się do lekarza psychiatry z opinią psychologiczną. Lekarz psychiatra, też jest to bardzo różnie, może być to tylko jedna wizyta, może być to dwie lub trzy wizyty u lekarza psychiatry. Jest to bardzo różnie i bardzo zależy to od konkretnego, tu już konkretnie lekarza psychiatry. Następnie, jeżeli mamy już pozytywną opinię psychologiczną i psychiatryczną, można się zwrócić do lekarza seksuologa. Seksuolog jest to lekarz i zaznaczę tutaj, że w odróżnieniu od psychologa seksuologa, to psycholog seksuolog nie jest lekarzem, jest ogólnie diagnostą. Mamy też lekarz seksuolog, więc psycholog seksuolog jest to troszkę inna specjalizacja, a lekarz seksuolog jest to troszkę inna specjalizacja, więc po diagnozę seksuologiczną warto zwrócić się do lekarza seksuologa. Właśnie, nie mamy w naszym kraju zbyt wielu wykształconych lekarzy seksuologów, którzy mają wystarczającą wiedzę, aby poprowadzić osobę transseksualną w trakcie korekty. I tutaj znów odsyłam do mapki Grzegorza Żaka. Warto zerknąć, jaki lekarz seksuolog przyjmuje najbliżej, czy w mieście zamieszkania osoby, która się podejmuje korekty płci. Warto też pamiętać, że lekarz seksuolog ma takie prawo, aby wypisać receptę na specyfiki hormonalne. Jednak, mimo że ma takie prawo, może to zrobić, ale bardzo rzadko ma odpowiednią wiedzę, jak taki lek dawkować. Nie jest prosto ustalić dawkowanie w przypadku osób cispłciowych, czyli nietransowych, czyli które korekty ci się nie podejmują, a osób transowych czy interowych, które chcą przechodzić korektę płci. Jest to tym trudniejsze, dlatego jeśli nawet dostaniemy osoby transseksualne pierwszą receptę na specyfiki hormonalne, warto, ja bardzo gorąco polecam, skontaktować się z doświadczonym endokrynologiem. I znów odsyłam tutaj do mapki Grzegorza Żaka.
W praktyce wygląda to tak, że wiele osób transseksualnych nie kieruje się już do endokrynologa, tylko stosuje terapię hormonalną zgodnie z rozpisem lekarza seksuologa. Nie chcę podawać konkretnie nazwisk, ale pewien lekarz, który przyjmuje w Warszawie i w Krakowie, znany w środowisku osób przechodzących korekty płci, jest pewien lekarz starej daty, który wypisuje bardzo, bardzo duże dawki hormonalne na jedną osobę. Potężne dawki hormonalne i ogólnie są one zbyt zawyżone. Między innymi dlatego, że wiele osób, zarówno przechodzących korektę płci w stronę męską, jak i żeńską, po tak dużych dawkach terapii hormonalnej na początek miewa po prostu bardzo złe samopoczucie, bardzo złe ogólne samopoczucie, dlatego po prostu, że te dawki są źle dobrane i za wysokie. I tak samo jak u pewnych lekarzy, pewne dawki będą zbyt niskie. Co to może oznaczać w praktyce? Że ciało, które ma się zmieniać w sposób preferowany przez osobę transseksualną w kierunku konkretnej płci, że te zmiany będą zbyt słabe. Dlatego polecam skonsultowanie terapii hormonalnej z lekarzem endokrynologiem. Tak, aby nie była to dawka przesadnie wysoka, ani nie była to dawka przesadnie niska. Więc, jak wszędzie, ważny jest złoty środek. Tak więc, u nas po kilku miesiącach terapii hormonalnej, i żeby znowu nie zaliczyć wtopy, że ktoś mnie łapie za słówka, terapię hormonalną stosuje się do końca życia. W moim ostatnim live dotyczącym transseksualności udało mi się wspomnieć, że po kilku miesiącach terapii hormonalnej przyjęło się, że po pół roku, to nie znaczy, że jest to reguła, można wystąpić z pozwem do sądu i powołać się na artykuł 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, żeby mnie ktoś znów nie łapał za słówka. Zwrócić się do sądu, jest to pozew o ustalenie. I teraz, jak to wygląda w praktyce? W zależności od miasta konkretnego sądu okręgowego może to trwać krótko, ale może też trwać bardzo długo i wyznaczenie terminu rozprawy może trwać nawet kilka miesięcy lub do roku. Z tego, co mi wiadomo, najdłużej czeka się w Warszawie, czyli w stolicy. Ostatnio udało mi się usłyszeć o praktycznie roku oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy. Więc czasami bardzo długo się czeka na wyznaczenie terminu. Ale są też miasta, mniejsze miasta, które mają swoje sądy okręgowe i nie są tak obładowane sprawami. Więc wtedy wezwanie można dostać na przykład po 3-4 miesiącach. Jest to bardzo zależne właśnie od konkretnej miejscowości. Co w tym czasie? Kontynuuje się terapię hormonalną i czeka się na pozytywne zmiany, które terapia hormonalna
za sobą niesie, czy to w kierunku żeńskim, czy to w kierunku męskim. Oczekiwanie na zmiany po terapii hormonalnej. Wezwanie do sądu przychodzi do rodziców osoby transseksualnej, jak i do samej osoby transseksualnej, gdyż w naszym kraju praktycznie cały czas funkcjonuje, przyjęło się, że pozywa się u nas rodziców. Gdyż artykuł 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, a ogólnie chodzi w nim o to, że postępowanie jest typowo-procesowe, czyli jest powód, jest strona pozwana, kogoś się pozywa. I u nas można pozwać albo rodziców, że przy narodzinach określili nieprawidłowo płeć osoby transseksualnej. Jeśli rodzice nie żyją, powołuje się kuratora. Chodzi o to, że muszą być dwie strony procesu. Kim może być kurator? Może być to sąsiad, ogólnie ktoś, kto jest bezstronny, ktoś, kto nie będzie stronniczy, czyli na pewno nie działacz aktywistyczny, na pewno nie osoba, z którą ktoś w trakcie korekty płci jest w związku, ktoś bezstronny, kto wypowie się na temat funkcjonowania osoby transseksualnej w codziennym życiu. Jest to kurator lub jeśli żyją, to rodzice. Później zaczyna się największy ból. Jeśli rodzice są nieprzychylni, a jest pewna część rodziców, którzy bardzo oponują swoim dzieciom, które przechodzą korekty płci, i zaznaczę, że te dzieci są dorosłe, gdyż u nas pozew o ustalenie można złożyć po ukończeniu 18 roku życia. Wcześniej raczej nie, z powodów różnych prawnych, więc po ukończeniu 18 roku życia. I rodzice nieprzychylni mogą ten proces utrudniać, przedłużać, wyciągać w sądzie na światło dzienne różne fakty z życia swoich dzieci, które nie mają żadnego wpływu na ich samookreślenie, żadnego wpływu, albo stosować różne triki typu zatrudniać różnych prawników, którzy będą stosować takie manewry, aby wyrok jak najbardziej oddalać w czasie. Więc przy nieprzychylnych rodzicach może się to jeszcze dodatkowo przedłużać. Może być to rok, może być to 2 lata. Może trwać to nawet dłużej, jeżeli mamy rodziców nieprzychylnych. Warto też wspomnieć o tym, że niektóre osoby transseksualne, które przechodzą korektę płci, są w związku formalnym, są, że tak powiem, w małżeństwie. I z jednej strony nasze polskie prawo i konstytucja chroni rodzinę jako taką. Z drugiej strony, co jest ciekawe, nie może być u nas takiego przypadku, że formalnie istnieje związek dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn. I dlatego nawet jeżeli trzeba postąpić wbrew zapisowi Konstytucji o ochronie rodziny, ktoś, kto jest w związku formalnym i przechodzi korektę płci,
i również przechodzi przez sąd, niestety w takim wypadku należy się rozwieść. Nawet jeżeli taka para jest akceptująca, niestety u nas trzeba się rozwieść. Więc jeżeli jeszcze dochodzą do tego dzieci, to dodatkowo zajmuje czas. Czasami takie procesy rozwodowe trwają bardzo szybko. Też słyszę o takich sytuacjach, że osoby się potrafią bardzo szybko rozwieść, ale też słyszę, że niektóre procesy trwają po 3-4 lata rozwodowe, więc potrafią trwać bardzo długo i w tym czasie osoba transseksualna po prostu nie ma innej opcji, jak funkcjonować na dokumentach, które są niezgodne z jej płcią, czy jego płcią odczuwalną. Więc jest to dodatkowe utrudnienie, tym trudniej się wtedy funkcjonuje. Więc przede wszystkim korekta płci, proces korekty płci, uprzedzam, nie operacja zmiany płci, tylko proces korekty płci, na nasze polskie warunki potrafi trwać bardzo, bardzo długo. Są takie przypadki, że od początku diagnostyki do otrzymania nowego dowodu osobistego czy innych dokumentów potrafi to zająć 7, 8, 9 miesięcy, wszystko, ale są to ewenementy. Takie sprawy zdarzają się bardzo rzadko. Typowo postępowanie sądowe przy jeszcze nieprzychylnych rodzicach potrafi trwać to wszystko bardzo długo. Później, po wygranym procesie, oczywiście wyrok musi się uprawomocnić. Wtedy można wystąpić o wymianę dokumentu, czyli w pierwszej kolejności dowodu osobistego i w następnej kolejności innych dokumentów, na przykład prawa jazdy, legitymacji różnych, zaświadczeń, świadectw. I tu jest to sprawa bardzo indywidualna, jakie dokumenty osoba w trakcie korekty płci wymieni. Jest to sprawa bardzo indywidualna. I później na końcu są to zabiegi chirurgiczne, operacyjne, zewnętrznych, na zewnętrznych lub wewnętrznych narządach płciowych. W zależności, czy ktoś podejmuje się korekty płci w stronę męską, czy w stronę żeńską. U nas jednak z powodów prawnych takie operacje w praktyce powinny być wykonywane dopiero po otrzymaniu nowego dowodu osobistego na nowe dane oraz z pozytywnym i prawomocnym wyrokiem sądu okręgowego. Wtedy można się starać o operacje na narządach płciowych, aby te narządy dopasować do preferowanej płci osoby transseksualnej. Kiedyś były to u nas zabiegi tańsze. W ostatnich 3 latach bardzo podrożały. Kiedyś była u nas klinika w Gdańsku i tam jeszcze kilkanaście lat temu operacje dla osób transżeńskich, czyli przechodzących korekty płci w stronę żeńską, kosztowała kilka tysięcy złotych, 7-8,
Później cena skoczyła do 10, 15. Obecnie operacje korekcyjne w stronę żeńską potrafią kosztować nawet ponad 30 parę tysięcy na nasze polskie warunki. Porównując mniej więcej za granicą, przykładowo Tajlandię, w dobrych klinikach może być to nawet ponad 50 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych może być to 70-80 tysięcy. W zależności jak dobry chirurg, z jak dobrą renomą będzie taką osobę operował. Są również inne operacje plastyczne, na przykład dla osób transżeńskich, operacje feminizacji twarzy, która też może się składać z kilku etapów, czy operacje dla osób transżeńskich, wszczepienia implantów piersi, czy nie zapominajmy też o osobach transmęskich, przechodzących korektę płci w stronę męską. I wtedy mówimy o mastektomii, czyli usunięciu piersi. Najprościej mówiąc, jest to też operacja usunięcia wewnętrznych gonad i narządów płciowych, czyli jajników oraz macicy. I bardzo trudna operacja, bardzo skomplikowana wytworzenia prącia oraz protezy jąder. Więc jest to proces bardzo długotrwały, nieprzyjemny, zwłaszcza w naszym kraju bardzo nieprzyjemny. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że osoby, które przechodzą przez tak trudny i zawiły proces korekty, przez wszystkie jego etapy po kolei, przez ludzi, którzy nie rozumieją, nie są w stanie do siebie dopuścić, myśli, że takie osoby mogą istnieć, a w komentarzach pod różnymi artykułami wypisują komentarze, na przykład, że a ja się identyfikuję jako Napoleon, ja się identyfikuję jako helikopter bojowy. I teraz wyobraźmy sobie, przejść przez tak trudny proces, aby żyć w swojej płci preferowanej, gdyż powiedzmy to sobie szczerze, pomyłki natury się zdarzają. Mamy też w innych dziedzinach życia różne pomyłki natury, różne przypadłości zdrowotne, różne wady, nie tylko narządów płciowych, czy wspominam też ogólnie narządach wewnętrznych, są różne wady. Natura lubi płatać figle. Więc natura też lubi płatać figle i stwarzać sytuacje w kwestiach dotyczących płci. Więc dlaczego mamy ogólnie tyle nietolerancji? Powiem szczerze, że do mnie na przykład przychodzą maile, przychodzą zapytania osób transseksualnych, które nie udzielają się medialnie, nie udzielają się publicznie, są osobami ukrytymi. Nie wchodzą, nie tworzą kont facebookowych, transowych, nie uczestniczą w życiu forów transowych, przechodzą korektę płci po cichu i jak najbardziej chcą zostać anonimowe i po prostu pragną wpasować się w stereotyp. Bo tutaj na tym live'ie mówię
osobach, które jednoznacznie określają się w stronę męską i w stronę żeńską. Niebinarność sobie zostawimy na którąś inną relację na żywo. Odnoszę się tutaj do sytuacji typowych i klasycznych. Więc jest wiele osób, które po prostu chcą się wpasować i żyć jak typowe kobiety czy typowi mężczyźni. Wmieszać się w tłum. Nie upubliczniać się z kwestiami swojej płci. I dlatego tym bardziej krzywdzące, jeżeli ktoś się wypowiada, ktoś, kto komentuje, w sensie ja się identyfikuję jako Napoleon, czyli ogólnie sugeruje, że ktoś, kto przechodzi korektę płci, jest osobą psychicznie chorą czy psychicznie niezrównoważoną. Tym bardziej ciekawe, że mniej więcej połowa populacji ludzkiej, połowa populacji ziemskiej to kobiety, mniej więcej upraszczając, połowa populacji to mężczyźni. I nie jest problemem, jeżeli mamy typowych mężczyzn czy typowe kobiety z typowymi narządami i gonadami płciowymi, o typowej identyfikacji żeńskiej i vice versa dotyczące mężczyzn tak samo. I nikt tego nie krytykuje, ale gdy już dochodzi do procesu korekty płci, zawsze znajdą się jakieś nienawistne osoby. A to nie jest tak, że jakby transseksualność i korekta płci jest to jakaś moda, jest to zjawisko, które pojawiło się w XXI wieku. To trochę nie tak działa. Dlatego, że były znane przypadki tego typu już w starożytności i opisywane. Dlaczego jest na ten temat ogólnie więcej teraz i więcej się słyszy? Ano dlatego, że mamy coś takiego jak internet, który coraz lepiej się rozwija. Mamy urządzenia różne elektroniczne, z których mnie osobiście się ciężko korzysta, ale są to różne smartfony, różne tablety, różne inne urządzenia, więc ten internet jest jeszcze bardziej powszechny w naszym życiu. Więc można ogólnie więcej i łatwiej dowiedzieć się na temat otaczającego nas świata. Dlatego jest też więcej ogólnie informacji w temacie korekty płci. Moi drodzy, przejdę do komentarzy. Czy ktoś zadał pytanie? Czy ktoś zadał pytanie? Widzę, nie ma pytań. Nie ma pytań. No właśnie, jeżeli mamy pytania, jeżeli zależy nam się o coś dodatkowo dopytać, proszę, moi drodzy, o zadawanie pytań. Więc nie warto krzywdzić osób, które przechodzą korekty płci. Tak trudny proces. I ogólnie nazywać je różnymi podstępnymi sposobami od Napoleonów, od helikopterów bojowych. Bo to tak nie działa. Nawet w przypadku niebinarności, o której będę mówić osobno, to po prostu tak nie działa. Aneta zadała pytanie, dziękuję. Skąd taki wzrost cen operacji korekty płci w Polsce? Najprawdopodobniej, to są moje przypuszczenia, ale najprawdopodobniej
chodzi o to, że ogólnie ceny wszystkiego rosną. Stopniowo, ale rosną. Więc rosną też ceny usług medycznych. Poza tym lekarze w Polsce chcą też w jakiś sposób iść w swojej wiedzy czy w swoich kwalifikacjach bardziej na zachód. Więc idą też z cenami bardziej na zachód. Na zachodzie te operacje też drożeją. Ale muszę przyznać, że nie wszędzie, nie w każdej klinice w Polsce jakość tych operacji jest tak dobra jak na zachodzie, czy nawet tak dobra jak na Dalekim Wschodzie, na przykład Tajlandia. U nas raczej lekarze dopiero się uczą, jak takie operacje wykonywać. Kiedyś, jak ogólnie ceny życia były niższe, kilkanaście lat temu, no to i cena usług medycznych była niższa. Teraz ceny idą do góry, no to niestety usługi medyczne też idą do góry. Chociaż, bo przyznam się szczerze, że troszkę ciężko mi zrozumieć aż takiego wzrostu cen ze względu po prostu na jakość tych zabiegów. Są to bardzo wysokie ceny w porównaniu do jakości zachodniej czy jakości tajlandzkiej. Są to bardzo wysokie ceny. No dobrze, moi drodzy, jeżeli nie mamy więcej pytań, no to pomału będę zamykać relację na żywo. Ogólnie jeszcze minutę, dwie zaczekam, gdyż być może jakieś pytania się pojawią. Jak już udało mi się powiedzieć na początku, kotów nie mam, żeby się pochwalić na koniec, gdyż obydwa koty są na zewnątrz, gdzieś tam spacerują po podwórku, więc się w tej relacji nie pochwalę kotkami. Dobrze, widzę, że nie ma więcej pytań. Dla osób, które zjawiły się w trakcie trwania relacji, przypomnę, że nagrywam się również z kamery zewnętrznej, gdyż w tej dobie nie zdążę, ale jutro ta relacja na żywo pojawi się w zapisie również na moim kanale YouTube'owym Emi i będzie ogólnodostępna. Więc również zapraszam na swój kanał YouTube'owy. 22:42, najprawdopodobniej widzę, że nie ma więcej pytań. Więc dziękuję, bardzo dziękuję za obecność, dziękuję za uwagę. Dobrej nocy życzę i do zobaczenia. Dzięki.